Przez wszystkie te lata na religii, ja w mojej ławce, z 50 razy malowanej olejną na ciemnozielono, dziś powiedzielibyśmy w kolorze butelkowej zieleni, że porobiły się w niej aż głębokie wręby, wpatrywałem się w pewien zaciek na blacie, i z biegiem lat zaciek ów ukazywał się coraz bardziej Matką Boską z aureolą. Gdyby nie ten zaciek na ławce, na pewno umarłbym po prostu z nudów. Nawet jak zmieniłem ławkę, to od razu odnajdywałem adekwatny zaciek działający na wyobraźnię. Na przykład zacieki układały się w mapę tych wszystkich jakichś pustyń, co to na nich rozgrywa się ta cała akcja Biblii. Ale głównie Matka Boska. Mieliśmy z kolegą z ławki taką grę, że malowaliśmy Matkę Boską na kartce, każdy po jednym ruchu. Jak on dorysowywał oko, to szturchał mnie, że teraz moja kolej i ja dorysowywałem brew. I znowu go szturchałem. Wiele razy doprowadziliśmy tę zakonnicę do łez i chyba wreszcie poprosiła proboszcza, aby odjął już od niej ów kielich, którego nie miała siły wypić do dna, jak wypił nasz pan. I właśnie wtedy zaczęli prowadzić religię dziwni ludzie, półświeccy, a jednak całkiem pierdolnięci. Był to osobny gatunek ludzi przy kościele, w cywilu jak kościelny czy organista, ale już z katolickim oazowym zaśpiewem w mówieniu, z popadaniem w natchnienia w zezy. Na przykład nasz organista byłby może w miarę normalny, a jednak nosił czarny berec z antenką na bok i miał kluski w gębie, co najlepiej było słychać, kiedy śpiewał, akompaniując sobie na organach. Panie zmiłuj się nad nami. Wychodziło z tego jakieś parababi. Najlepszym przykładem półświeckich była nawiedzona hipiska.